Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzca, witam was w kolejnym materiale z Dead by Daylight. Generalnie to akurat dzisiaj miałem aktualizację, czy nie ja, w sensie gra miała aktualizację. Też nie wiem czy dzisiaj tylko... Oh fuck, od razu. Nie wiem czy dzisiaj, ale dzisiaj ją pobrałem. Fuck off! O, on rzuca. Ej, nie laguj! No co? Przecież wcisnąłem spację, żeby to zrzucić. Co się patrzysz? Generalnie, tak jak zacząłem mówić, miała miejsce aktualizacja. Ze względu na to, że... Doszedł morderca i doszedł ocalały. Więc... Coś miałem powiedzieć. No ja miałem nadzieję, że to nie będę zagrał z tym ocalałym, czy mordercą właśnie w tej rozgrywce i jak widać nie gram nim, ale zanim mnie ściągnął, o ile mnie zaczną ściągać, to wy sobie obejrzyjcie trailer tego mordercy i ocalałego. Dobra, idzie jakiś gostek, ale nie wiem, czy on idzie mnie ściągnąć. Trochę gostek się spóźniłeś. No ściągnij mnie! Nie shift, też nie kontrol, tylko shift. Czy mogę się uleczyć w ogóle? Ten został powieszony. Ziemniak! Czy to jest ten ziemniak, o którym myślę? Dobra, zobaczmy co to jest. Mam nadzieję, że apteczka. Jest! Shit. Muszę się uleczyć najpierw. Wow. That was close. Co prawda ja wiszę przy haku. Stoję przy haku. Kurde, nie wiem czy mi wystarczy tej apteczki. I dupa, chyba nie wystarczy, albo nas tych będzie. Czy uda mi się? Tam jest dwóch. Jeden mi co prawda przyszedł pomóc, ale... Znaczy, szedł mi pomóc. Aha. Nie shift, nie kontrol, tylko shift. Mylą mi się przyciski, już tam nie zdążę dojść raczej. Do tego gościa. Przez to, że się majtałem z tym totemem. Dzięki czemu mam więcej skrzynek dla mnie. Dobra. Nie wiem gdzie jest ten killer. Ja też nie pamiętam jak to się, jak się nazywa ten zając. Zajac. O wiesz, totem. Herobrine. Może nie Herobrine, tylko... mordercy. Jeszcze nie, to temu też spadają mu morale. Znaczy, nie morale, tylko to się inaczej nazywało. Gościu, napraw ten totem. Znaczy... Oh shit. Szybciej będzie skrzynkony z narzędziami. Bo ona może mi się szybko skończyć.
No kurde! No. Znaczy chyba szuka. Gdzie? Tam już. No tak szybko? Kurde. Nie wiem, że go tak szybko mam te testy. No, co to do cholery ma być? Czemu ja tak szybko te testy? Jest ze mną gdzieś. Hello. No, dawaj. Mi. Nie tu! Kuźwa, prawie mi się udało. Nie trafiłeś. Lel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 e. Siema, Gostyk. Dobra, czy Gostyk tam stoi dalej? Gościawczy, czy jak? Przez to, że ja straciłem te kilka razy generator, walnąłem. Wydaje mi się, że przez to by mnie gościu znalazł. Jakbym uciekał stamtąd, to możliwe, żeby mnie nie znalazł tak szybko. Gdzie ty, Gostek, jesteś, że tam prawiesz generator? Tak, ty generator naprawiasz. Gdzie ty jesteś, Gostek? Czy ty poszedłeś? Uż się to stoi tam ze mną. Gdzie jest wyjście? Lalalala. Czemu zwiem po prostu przez przejście przez okno? Serio? Nie no, słychać, że gdzieś tu łazi. Że ja go nie widzę na razie. O, jest. Tam poleciał. Kurde, to jest chyba jeszcze hak. Ale mi wiadomo. Kurde. No, wylecz. Kuźwa, nie, on tu gdzieś jest. Tam jest. Oj, fuck. Ale to było głupie. Jestem centralnie pod niego. Poszedł generator zniszczyć. Nie podchodź tu. Teraz idzie mnie powiesić. Co? Co on tego się zrobił? What the fuck? Nie ogarnię. Na szczęście to nie jest ten nowy morderca. Udało mi się, że nie zagrać z nim. Nie grać z nim, ale... no weź mnie. Podnieś. Albo morderca, albo ten. Ocalały. Żeby mojej pomocy we wstaniu. Dobra, trzeba zwiać od niego. Dwóch zabił. Ale... nas jeszcze nie... no, przełaź. Nas jeszcze nie dogonił. Nie wiem, czy mi wystarczy sabotażu. Nasze skrzynki z narzędziami, żeby zrobić sabotaż. Nie dupa. Trochę uszkodziłem ten hak, gdzie on jest? Nie jest ten drugi ocalały. Właśnie żyje? Nie, no żyje z tego co widzę. Ale gdzie on jest? Ja tego mordercy nie widziałem. Znaczy nie słyszę. Nie słyszałem. Trzeba zmienić generator do naprawy. Który jest? W zasadzie generator, znaczy nie generator, tylko morderca może być w stanie mnie znaleźć po właśnie śladach krwi chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje.
bo udało mi się dobry test refleksu zrobić. Na świetnie to mam bardzo małą szansę, że trafię. Ale może się uda. Dzięki. Leczy cię ziemniak. Cię ziemniak, fajny nick. W ogóle ten gość nawet nie dotyka. Od góry to jakby wyglądało, jakby nie dotykał, ale tak to jakoś w powietrzu robi. To miało być w formie śmiechu, ale trochę nie wyszło. Będę się trzymał z nim. O, tu jest generator jakiś. Nie, serio, od razu? Tam wiedziałem, że albo to poszedł ocalały, albo mordercy, tylko teraz nie wiem. Zobaczymy. Kto tam poszedł? Który chyba ocalały był. Ha! Udało mi się nabrać jeden generator. Jest dobrze. No, przełaź. Zobaczymy, czy uda mi się kolejny naprawić. Tam jest jeszcze pod spodem. Nie wiem, jak ja to mam wejść. What the fuck, jaka świątynia? Pierwszy raz gram na tej mapie, ty. Typie. Ty, typie. O, on naprawił drugi. Jest drugi generator naprawiony. Co? Tu jest wyjście jakieś? What the fuck. Ty, nie wiedziałem, że tu się da przejść. What the fuck. Jakaś dziwna mapa. Kurwa, jest tu jakikolwiek generator na dole? Halo? Bo tak średnio widzę. Tu jest jakieś okno. Nie wiem co prawda o co chodzi z tym okręgiem. O, jest skrzynka. Zobaczymy tę skrzynkę. Może będzie skrzynka z narzędziami? Wtedy znajdę. Nie, apteczka jest. Apteczku. Zostały nam dwa generatory do zrobienia. To są te dwa, to co zostały u góry, czy... Gdzie to jest wyjście? Ale zgubiłem się. Generator na szczęście już zrobiony na maksa. Morderca nie jest w stanie... ruszyć. Teraz trzeba znaleźć jakikolwiek generator, który nie jest jeszcze do końca naprawiony. No tu jest jakiś... był naprawiony. Tam są jeszcze jakieś dwa, został nam jeden do zrobienia. Tylko cichosza, bo tu może gdzieś mordę killer stać. I za chwilę naprawimy kolejny generator, ostatni. Trzeba znaleźć wyjście, wiem gdzie jest wyjście, bo staliśmy akurat przy wyjściu. Dobra, teraz ja muszę zobaczyć, czy gdzieś ten morderca nie będzie szedł. On otwiera wyjście, a ja muszę stać na czatach, czy nie idzie gdzieś tu killer. Czy mi się uda? No wiem, że odcinek jest... możliwe, że w miarę krótki. Szyb. Jest, udało mu się. Urządzenie w świątyni. Tak jest. Zostało nam jeszcze 4,5 minuty materiału. Ale miałem zimne kolana. Przeżyłem ja i jeden typek. Ziemniak. Tam się długo jakiś bug był. Jeszcze w międzyczasie sobie stuningujemy postać. Ulepszyłem sobie postać. Faktem ja nie czytam, co dają dane bonusy. Po prostu mi się nie chce tego czytać. Ale potrzebuję się dostać do apteczku. Czyli potrzebuję mieć to. Nie, by kontynuować. Potrzebuję mieć to. Tu. Drut do cięcia. Latarkę. Oj, fajnie, mam nic, nie mam 17 tego. Kurde. Ekwipunek, czy mam jeszcze jakiś przedmiot? Mam apteczka. Apteczku. Oraz latarkę. Więc to chyba by było na tyle.
Więc w tym materiale z Dead by Daylight to by było na tyle, także że jeżeli wam się materiał spodobał, dajcie kciuka w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to możecie zasubować kanał. Na razie. No i cześć.